Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Miłe Rzeczy. Pewnie już domyślacie się, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Pogoda nie sprzyja, do ogrodu nie pójdziemy, więc coś zmalujemy. Zapraszam serdecznie do oglądania. Moi drodzy, z całą pewnością w swoich domach posiadacie rzeczy, które być może Wam się znudziły, które być może są stare i chcielibyście je odnowić. Trzeba zaryzykować, nie ma się co bać. Ja w tym momencie zajmę się, już w zasadzie zaczęłam się zajmować starym krzesełkiem, które w żaden sposób nie pasuje do mojego ogólnego wystroju mieszkania. Mieszkanie moje jest w kolorach bardziej pastelowych, jasnych, a to krzesło pasowało do mebli, które kiedyś miały kolor rzeczywiście. Zaraz zaproszę Was na taki spacer po moim mieszkaniu, więc zobaczycie, jak wygląda w tym momencie, a przedtem moje meble miały kolor właśnie taki brązowy, więc krzesełko jak najbardziej pasowało, a w tym momencie muszę zrobić metamorfozę tego krzesła. I czego potrzebujemy? No i oczywiście muszę Wam jeszcze też powiedzieć i zaznaczyć, że wszystkie meble, które znajdują się w moim domu, w naszym domu, pomalowałam samodzielnie. Malowałam je farbami kredowymi. Uważam, że są to farby niesamowite, ponieważ powierzchnia, którą malujemy, nie musi być wcześniej czyszczona. Nie musi być szlifowana, nie musi być zdzierana stara powierzchnia, tylko wystarczy ją odtłuścić. Możemy to zrobić zwykłym płynem do naczyń, czy jakimś tam z dodatkiem octu, przemyć mebel i jest on już przygotowany do malowania. Niezależnie od tego, czy jest to mebel drewniany, czy mebel ze sklejki, możemy też farbami kredowymi malować tworzywa sztuczne, nawet papier. Więc te farby są dla mnie rewelacyjne i wszystkie meble w domu malowałam tymi właśnie farbami kredowymi. A więc z czego potrzebujemy? Farba kredowa. O, bez znaczenia, jaka jest to firma. Ja tutaj nie będę lokować produktów, ponieważ absolutnie nie w tym rzecz. Używam farb albo Jägera, albo farb Anis Loan. To już naprawdę zależy od tego, jaki potrzebuję konkretnie kolor. Dzisiaj pokażę Wam, jak ozdobić na przykład takie krzesło szablonem. Mam dużo tutaj motywów w moim mieszkaniu, gdzie zastosowałam szablon. Niestety, Pan Bóg nie obdarzył mnie zdolnościami manualnymi, takimi malarskimi, plastycznymi, więc albo robię dekupaż na meblach, albo używam szablonów. Więc mamy tak, szablonik, farba, następnie pokażę Wam dzisiaj, jak ten szablon, który tutaj widzicie, zawoskować. Czyli na ten szablon nanoszę wosk i motyw, który mamy na szablonie, on będzie występował na naszym krzesełku. Potrzebujemy oczywiście pędzelek do malowania krzesła, pędzelek do wosku i tyle. I krzesło lub jakiś inny, jakikolwiek przedmiot. Ja mam krzesło, więc na tym krześle pokażę Wam, jak malujemy tymi farbami kredowymi. Pierwszą warstwę kładę, wybrałam sobie kolor, w zasadzie nazywa się on jaśmin, tak. Jest to kolorek jaśminowy, no taki biały, taki odcień biel, nie jest to czysta biel, ale coś bieli. Nie wiem jeszcze, czy zostawię ten kolor biały, być może jest on dla mnie, okaże się niedobry i wtedy na ten biały bez żadnego problemu możemy, słuchajcie, nanosić kolor jakiś inny. Ja lubię kolory pastelowe, pudrowe róże, takie zgaszone błękity. Meble w domu, które sobie malowałam, malowałam kolorem tak zwanym duck egg blue. To jest tak, kacze jajo się nazywa inaczej. I
Proszę pierwszą warstwę, a po około, po godzinie możemy spokojnie już. Były stare i zrobiłam z nich jeszcze starsze meble. Chciałam, żeby był taki efekt. Więc mebelki, ta komoda miała tutaj takie zdobienia drewniane, jak widzicie. I udało mi się osiągnąć bardzo fajny efekt. Pomalowałam ją na kolorek biały. Następnie, tutaj gdzie są te zdobienia, przetarłam farbą, oczywiście kredową farbą, wszystko jest to malowane farbą kredową. Zrobiłam takie przeciereczki delikatne pędzlem i to ma kolorek szary. Tutaj również nałożyłam kolor szary, tutaj szary i wydaje mi się, że wygląda to fajnie. Meble również przetarłam potem papierem ściernym w niektórych miejscach, żeby nadać im taki rys starości, że nie są takie nowe, tylko właśnie postarzone. Na środeczku wymyśliłam sobie, że użyję szablonu i zrobiłam taki motyw. Café de Paris. Bardzo fajnie to wygląda. I większość właśnie mebli w moim domu potraktowałam w taki sam sposób. Chodźcie, pokażę Wam, jak wyglądają moje meble w jadalni. Może myślicie sobie, że chcę się pochwalić Wam, jak mam urządzone mieszkanie lub coś w tym stylu. Nie o to chodzi. Chcę Wam pokazać, że zmiana koloru mebli, wystarczy przemalować meble, które już mamy w naszych mieszkaniach. Jeżeli na przykład znudził nam się styl, nie wiem, nowoczesny. Moje mieszkanie było tak, jeden pokój był bardziej urządzony meblami z sieciówki, drugi pokój z kolei urządzony był takimi meblami bardziej vintage. Więc żeby nadać spójności, żeby jak gdyby jeden charakter, taki tutaj styl wprowadzić w naszym domu, postanowiłam pójść na całość i pomalować meble w takim stylu właśnie rustykalno-prowansalskim. Troszkę długo mi zeszło, zanim się zdecydowałam na ten krok, ale efekt mnie przynajmniej się podoba. I tutaj komoda.
jest pomalowana farbą w kolorze Duck Egg Blue, czyli kacze jajo. Również delikatnie przetarta. Tutaj motyw też z szablonu naniesiony woskiem. Możemy to robić również farbą kredową w innym odcieniu, żeby się to odznaczyło. Ja zrobiłam to woskiem. Krzesła kupione też gdzieś na jakichś starociach za grosze. Pomalowałam farbą kredową. Te motywy, które tutaj są, przetarłam papierem ściernym, żeby uzyskać efekt takiego postarzenia. Stół, również nogi od stołu. Blat stołu zostawiłam taki, jaki był, oryginalny, drewniany, czyli w takim brązie. I blat stołu chciałam, żeby nawiązywał do fragmentu mojej sosnowej komody. Komoda miała kolor taki już brzydki, jest też kupiona w starych jakichś meblach, w starociach właśnie, w sklepie takich z meblami. I też ją pomalowałam na kolor taki szaro-biały. Ta biel jest taka przygaszona, taka troszeczkę brudna. Też jest właśnie, jak widzicie, w kolorach szaro-białych, a fragmencik nawiązuje właśnie do stołu. Stół jest, zostawiłam tak oryginalny i ten fragment przy komodzie również. Co jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć? Krzesła, żeby nawiązać kolorystycznie jeszcze jakimś meblem do komody, więc krzesełka, które tutaj widzicie, mają ten sam kolor co komoda. Te literki, które tutaj są przymocowane, przyniosłam z pracy, ponieważ rozbierane były jakieś stare szafy apteczne, poodkręcałam te literki i w ten sposób każdy domownik ma przypiętą swoją literkę. Także wiecie, jeżeli ktoś siada na nieodpowiednim krześle, ponosi karę. Żartuję. Kolejną rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, ja jestem takim złomiarzem trochę, są takie stare szafki biblioteczne. Zobaczcie, tutaj miałam takie dwa regaliki i w tych szafkach, nie wiem, młodzież na pewno tego nie wie, ale ludzie, którzy mają mniej więcej tyle, jak ja robię to na balkonie albo gdzieś w garażu, maluję te szafki. Nie, to nie będzie fajne. Teraz mój mąż zmienił zdanie i powiedział, że bardzo mu się to podoba. Zresztą
No, nie chwaląc się, większość ludzi, którzy przychodzą, jakichś znajomych, czy ktoś pierwszy raz jest w naszym domu, również mówi, że jest bardzo fajnie, że jest tak oryginalnie urządzone mieszkanie. Słuchajcie, farby kredowe są fantastyczne, ponieważ są to farby wodne i możemy te farby rozcieńczać jak nam pasuje. Na przykład, jeżeli chcemy zaoszczędzić na pierwszej warstwie, możemy również farbę sobie rozcieńczyć wodą, żeby tylko tak musnąć pierwszą warstwę. A jeśli chcemy gęściej mieć nakładać tą farbę, wtedy nie rozcieńczamy, tylko dajemy ją taką gęstą, jaka jest. Maluję drugą warstwę. I kiedy już sobie pomaluję tą drugą warstwę, wyschnie, po około godzince będę przykładać szablon i zapraszam Was po drugiej warstwie. Słuchajcie, ja mogłabym o moich pasjach, o moim malowaniu, o moim ogrodzie opowiadać w nieskończoność, ale przechodzimy już do meritum. Powiem Wam tylko jedną rzecz, że farby kredowe nie śmierdzą i mają bardzo dużą gamę kolorystyczną, także na pewno każdy wybierze coś dla siebie. Ja wybrałam ten róż, no bo lubię jakieś takie pudrowe róże. Tutaj jeszcze gdzieś miałam pod ręką na przykład, zobaczcie, tutaj mamy taką fajną zieleń, miętę, są brązy, są szarości, naprawdę jest duży wybór, także każdy wybierze coś dla siebie fajnego. I przechodzimy, słuchajcie, do szablonu. Jeżeli boicie się, że ręka Wam zadrży, możemy użyć tutaj sobie taśmy malarskiej. O, leciała sobie. I w kącikach, żeby nie mieć obaw, że nam się ten szablon gdzieś przesunie, możemy to przykleić. Ja nigdy tego nie robię, bo mam pewną rękę, powiedzmy sobie, i nie mam z tym problemu. Proszę bardzo. Przyłożony szablonik, bierzemy wosk, ciemny wosk i woskiem nakładamy w te przestrzenie puste, woskujemy tutaj. Czyli mamy pędzelek. Taka jest zasada, że powinno się ten wosk nakładać w jedną stronę. Czyli po prostu ja nakładam w różne strony, jak tam się jak mi zaleci, tak nakładam wosk. I w międzyczasie będę Wam jeszcze mówić, że nakładam na to krzesło wosk, ale wiadomo, krzesło jak to krzesło,
siada się na niego i jest dosyć mocno eksploatowane. To krzesło mam przeznaczone nie do siedzenia, ale raczej jako kwietnik. Będę sobie stawiać na nim kwiatka, więc nie ma takiego ryzyka, że ono mi się bardzo zniszczy. Ale ja odkryłam taki swój patent, bo tak jak mówiłam, możemy farby kredowe możemy woskować potem, żeby wykończyć już ten efekt, albo możemy lakierem bezbarwnym. Lakierem bezbarwnym akrylowym zawsze maluję, jeżeli chcę mieć taką twardą, mocną powłokę. Ale ja zaryzykowałam kiedyś i szafkę powoskowałam, zrobiłam szablon właśnie, zawoskowałam i po jakichś, nie wiem, trzech, może pięciu dniach chciałam sprawdzić, co się będzie działo, jeżeli na ten wosk, na ten szablon położę lakier. I pomalowałam lakierem bezbarwnym. Super, nic się nie stało, a wosk dzięki temu, ten tutaj z tego szablonu jest utwardzony i mogę sobie już stukać, pukać i nic się z tym nie dzieje. No bo wiadomo, jeżeli zawoskujemy takie krzesełko, to też wosk musi się utwardzić. Wosk nie jest od razu twardy. Musi upłynąć kilka dni, zanim taki wosk stwardnieje, więc proszę nie ryzykujcie, jak pomalujecie sobie takim szablonem na przykład, żebyście sobie, nie wiem, paznokciem czy czymś chcieli tutaj przejechać po takim wzorku, bo to Wam zejdzie po prostu, zetrze się. Więc musicie kilka dni odczekać i wtedy dopiero można, po kilku tygodniach wiadomo, jeszcze bardziej stwardnie, więc wtedy to już jest bardzo takie odporne na jakieś uderzenia. Ale ja to krzesło za 3-4 dni normalnie zalakieruję lakierem akrylowym bezbarwnym i wtedy już będzie ono odporne na wszystkie. Jeszcze jedną rzecz Wam powiem, że jeżeli to krzesło w tym momencie pomaluję lakierem akrylowym, tak jak mówiłam, ja to zrobię właśnie, ono będzie ciemniejsze troszeczkę. Lakier wydobywa, jakby pogłębia kolor. Ten kolor staje się taki ciemniejszy, głębszy i taki bardziej jeszcze spatynowany. Także lakier nada mu jeszcze fajnego takiego taką stylówkę mu zrobi.
Jeszcze jedną rzecz muszę Wam powiedzieć, bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o farby kredowe. Jeżeli mebel, który będziemy odnawiać, pomalowany był wcześniej bejcą, tak jak na przykład tutaj mam witrynę na książki i ta witryna była pomalowana ciemną bejcą, taką bardzo ciemną bejcą. I ja położyłam farby kredowe bezpośrednio na tę witrynę. Nie róbcie tego. Najpierw, jeżeli mebel jest pomalowany bejcą, zróbcie podkład z lakieru bezbarwnego, ponieważ farba kredowa wsiąka jak gdyby do środka i bejca wychodzi na wierzch. Wtedy robią się takie brzydkie plamy. Ja musiałam... pomalowałam farbami kredowymi, potem pomalować lakierem bezbarwnym i znowu dwukrotnie pomalować farbami kredowymi, żeby zakryć te brzydkie plamy, które mi wychodziły z tej bejcy. Także muszę Wam powiedzieć, że stół, na którym w tym momencie siedzę, to jest stół, który trafił do mnie, wyrzucony był już na złom. Koleżanki tato wyrzucił go, złomiarze mieli go zabierać, więc oczywiście ja co zrobiłam? Ucięłam nogi, przemalowałam, przetarłam, wyczyściłam blat. Tadam! I mam stolik kawowy. A jak Wam się podoba moje krzesełko? Wiem, że nie każdy lubi takie kolory różowe, ale w ogóle napiszcie mi w komentarzach, czy ten sposób z szablonem wydaje Wam się trudny czy prosty i czy malowanie farbami kredowymi wydaje się Wam już w tym momencie proste. Myślę, że już w Waszych głowach pewnie pojawiły się jakieś diabliki, które kuszą Was, żeby coś w domu przemalować. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, zainspirowałam Was do malowania, do zmiany może wystroju, nie od razu całego mieszkania, ale może jakiegoś mebelka, może jednego pomieszczenia, to bardzo się cieszę i proszę Was bardzo o subskrybowanie, zachęcam do subskrybowania, do lajkowania i do zobaczenia następnym razem, ale nie do zobaczenia następnym razem. Jeszcze muszę Wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Jeżeli chcecie, następnym razem mogę Wam, w którymś kolejnym odcinku, mogę Wam pokazać, jak robić na meblach dekupaż. Tu mam kilka rzeczy, może nawet kilkanaście, które ozdabiałam metodą dekupażu. To jest też bardzo prosta metoda i w kuchni, na przykład kredens, mam tą techniką właśnie ozdobiony. Stary sosnowy kredens. Dajcie mi znać, czy chcecie to oglądać, czy pokazywać Wam to i do zobaczenia następnym razem.